Cześć ludzie. To ja wam dzisiaj powiem tak. Zacznę dzień od poważnej sprawy. Słuchajcie. Jest tak. Jeżeli ktoś w domu ma leki, ja wiem, całą siatę leków, przeterminowane albo takich, których nie może używać ze względu na złe samopoczucie po nich, to takie leki nie wyrzucajcie wy do śmieci, tylko odnieść najlepiej do apteki. W każdej aptece jest kosz na leki takie zbędne. W mojej przychodni rejonowej było tak, jakiś niepełnomądry wyrzucił leki do śmietnika. I dzieci zaczęły buszować, najadły się tych leków, bo piękne kolorowe pastylki. I nie pamiętam dokładnie, ale chyba jedno dziecko zmarło, a czwórka bardzo ciężko zatruta. Nie wyrzucajcie leków do śmietników, tylko do apteki odnoście. No ja akurat nie mogę, to robi sąsiadka szczerze, ze szczerych chęci odnosi za mnie do apteki. Tych, których ja nie mogę brać, albo są przeterminowane. Jeżeli jest jeszcze termin ważności, i leki są przydatne na jakieś dotlenienie czy na moje neurologiczne sprawy, to sąsiadka robi spacerek i leki odnosi do hospicjum. Tam ludzie też potrzebują leków, a nie każdy ma pieniądze. Ja czasami wykupię leki, ale po jednym listku okazuje się, że ja wcale nie mogę ich brać, bo źle wpływają na moje zdrowie, na moje samopoczucie. Dlatego pakuję w siatkę, sąsiadka przychodzi, mówi: słuchaj, zaniosę do hospicjum, tam ludzie czekają na leki. Fajnie. Jeżeli mają jakiśkolwiek termin ważności, oddajcie leki do hospicjum. Jeżeli są przeterminowane, nie wyrzucajcie na śmietnik, tylko odnoście do apteki. Tam jest taki specjalny pojemnik na leki nieużyteczne. I to jest nie żaden problem. Także dbajcie o dzieci, jak ktoś jest w domu chory. Ja to o to dbam, że żadnego dziecka nie wpuszczę do swojego pokoju, jeżeli mnie tutaj nie ma. Bo leki są porozkładane, w pudełeczkach zapakowane, ale ja widzę, co dziecko robi, żeby się, nie daj Boże, nie najadło jakiegoś lekarstwa. Ludzie, uważajcie na leki stare, nowe i uważajcie na dzieci przede wszystkim. Fajnie, to na tyle. To na razie. Cześć.